my tutaj mamy? Mamy nowy budynek, który sprawił, że mogę odnaleźć chyba jakiś samochód ukryty. To bardzo ciekawe. Zaraz zobaczymy, co? Będziemy mogli samolot odblokować. Za 1000 nowych klocków. What? Sporo, nie? No ale samolotem pewnie nie będziemy mogli latać, no bo ja. Dobra, zobaczmy. A, tutaj. Ja już mam to zaznaczone. Zobaczymy, co to za fura jest. Patrzcie, jak go podnosi. Koło mu podnosi przy tym, przy przyspieszaniu. Ty, deszcz pada. Zostały mi ostatnie kosmity do odnalezienia. Tutaj mam coś. Dawaj szybko, teleportujemy się, póki deszcz pada. Ostatnie kwiaty, nie? Szkoda, że nie ma w Fordzie malucha. No nie ma, no. Ale są inne fajne samochody, małe. Są inne fiaty. Następna Forda będzie z Radomia. Co wy z tym Radomiem macie? Nie, a wiecie co, w Polsce nie chciałbym, żeby była Forda. Bo wtedy dodatki będą bardzo drogie. Bo będzie to wszystko 3 razy bardziej odpodatkowane wtedy. Dobra. Tutaj coś mamy. Gdzie tutaj jest ukryta oaza? Jest na tym. Na pustyni jakby. Ukryta oaza. Dobra, tu mamy następne. Gdzie jest jeszcze jedna roślina? Jeszcze chyba 3 mamy, tak? Do znalezienia. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. O, jest tutaj coś. Cyk. Forza tylko w Japonii. Dodatki będą opłacane w cebulach. Tak. Powinni wprowadzić taką walutę w ogóle, nie? Jak są bitcoiny, to powinny być też bit cebule. Ty, gdzie to jest? A, jest tutaj. Bit cebule wtedy powinny być w Polsce, nie? To by była taka polska elektroniczna waluta. Bit cebula. To była chyba moja ulubiona waluta. Czekaj. Bo tu jeszcze musimy znaleźć alienów, a mi tutaj nie pokazuje, bo mi coś chyba zakryło, jakaś ikonka. O, jest. Tu. Dobra. Przy plaży, no. Robimy petycję, żeby dodali malucha. O nie, przestało padać. Kurde! Ostatnia roślina, serio? Ona tutaj gdzieś stoi. Na bank, tutaj w tym miejscu gdzieś. Ach. No dobra, idziemy odszukać ten ukryty samochód. Zobaczymy. Cebuliony, o właśnie. Elektroniczna waluta polska to powinno być cebuliony. Tak. O, shit. Oh yeah. Forza Most Wanted. Nie no, w Fordzie nigdy nie było policji chyba. Żeby się ścigać z policją. Teraz w tej czwórce dodali, że niektóre samochody mogą mieć zainstalowane koguty i dodali ten klakson policyjny. To jest bardzo fajne. Ale tak, żeby jakoś tam z policją walczyć, to nie ma takiej opcji, nie? Dobra, jedziemy do tego garażu. Gdzie to było? Tutaj. Okej. Okay. Wyznaczyłem sobie cel, to w jakimś lesie tam jest schowane. Jedziemy na przełaj, nie mamy furę terenową w końcu. O, jakieś skały. Ależ to pędzi. Dobra.
jesteśmy chyba na miejscu. Ktoś już tam zajechał, widzę. Ktoś już odkrył tą furę. I co to będzie za samochód, tak się zastanawiam. Czy to będzie coś z Lego? Wątpię. Ale fajnie by było. Dobra. Co to będzie? Found it. Nice. I'll be there as soon as I get these two flat brakes on stock. Oh, come on. Coś z klocków. It's in bits. Of course it's in bits. It's Lego. Are there instructions or are we just gonna have to wing it? Ej, jakiś samochodzik z klocków, ale co to za samochodzik? Ja myślę, że to było to Ferrari jakieś. Lego prototype jakiś. Wow. To mnie trochę zaszokowało, bo myślałem, że są tylko te trzy samochody. Muszę zobaczyć, jaki jest postęp tego. Jak to się robi, o co się chodziło chyba w samochody. To chyba tu? Nie. Albo w garażu to się robiło. Kurde, już tyle tych opcji tutaj jest w tej grze. O, mamy jakieś wheel spiny dwa. Te krzyżowe ośki, no to one są fajne. Na pewno nie będzie auto normalne, tylko będzie z Lego właśnie. To będzie policja z Most Wanted z 11 turbiną i V12. Tak, na pewno. Dawaj po samolot. No właśnie z samolotem jest problem, bo potrzebujemy 5000 klocków. Więc żeby to zdobyć, to człowieku... Ja muszę chyba wszystkie wyścigi przejechać. Jedziemy tu. Przejdziemy sobie następny wyścig, za ten czas może mi naprawią moją furkę. Nie wiem co to za fura jest. Wyglądało jak Ferrari tak z grubsza.